Dzień dobry, zbieramy się, mamy busa, wypożyczyliśmy samochód, mój mąż przyjechał po mnie, bo nasz, no niestety, ale po powrocie do Francji się rozsypał. Krzątamy się, już pakujemy samochód, dopakowujemy resztę rzeczy, wracamy z grypą żołądkową. Ostatnie 3 dni, mówiłam wam na Instagramie, dzieciaki walczyły, wczoraj o 15 u Gabrysia się skończyło, ostatni jako to przeszedł, a dzisiaj mnie skręca. Także to będzie wyjątkowo przesrana podróż. Zapakowane? Miejsca dużo. Bardzo dużo. Mamy jeszcze w ogóle 3. rząd siedzeń, także 9-osobowe i wielka paka. Młody już się buntuje, nie chce jechać. Jeszcze musimy zajechać do koleżanki dziewczyn. Kilka miasteczek obok, bo dziewczyny były u niej na noc i zostawiły szczoteczki do zębów. Także musimy zabrać. Dobra, idę mężowi pomagać z młodym, bo słyszę dramat. Dobra, mamy Luksemburg, robimy sobie przerwę. Idziemy do sklepu kupić coś do picia, wiecie, toalety, te sprawy. Ja jeszcze żyję. Całkiem nieźle to idzie, chociaż nie czuję się najlepiej. To znaczy, że jest zatopiony. To jest taka gra. Trochę frajdy. No. I tutaj robisz, pytasz na przykład B1 i pytasz, czy tam masz taki ten. Statek. Tam, no jakbyś statek, to wtedy... Trochę słoneczka wyszło, bo jak jechaliśmy, to co chwilę pada deszcz i ogólnie zimno, bo... Co się dzieje? Po 13-15 stopni. Także bardzo chłodno. Przynajmniej teraz się trochę naświetlimy. I ogólnie powiem wam, że jest bardzo, bardzo, bardzo duży ruch na drodze. Szczególnie w przeciwnym kierunku do naszego. Bo jest cała masa samochodów na holenderskich blachach, które prawdopodobnie wracają z wakacji, nie? Z Francji. To jest lubiany przez Holendrów kierunek. Dzień dobry, kolejnego poranka już z Francji. Zobaczcie, jaką mamy przepiękną pogodę. Dzisiaj ma być 25 stopni. Także my już w domku, już rozpakowani jako tako. W zasadzie większość rzeczy już po podróżach ogarnięta. O. Zdrowotnie też już doszliśmy do siebie, także już jest ok. Dla mnie podróż była ciężka, bo jechałam z niesamowitym bólem brzucha przede wszystkim. A tutaj jak się jedzie, szczególnie końcówka trasy, góry, zakręty, wiecie, to jednak buja, więc tylko trzymałam w rękach worek, żeby jakoś dotrwać, ale na szczęście nie był potrzebny, także ok. Po prostu częściej się zatrzymywaliśmy, żeby się... przewietrzyć, rozprostować nogi i jakoś poszło, także dobrze, że jesteśmy już na miejscu. Tylko kaszana ogromna z naszym samochodem, bo już w zeszłym tygodniu mój mąż tutaj działał z mechanikiem, znajomi Francuzi z pracy, zresztą i nie tylko Francuzi, polecili mu jakieś 2 warsztaty, garaże, ale się okazuje, wiecie, sierpień tutaj we Francji to jest czas urlopów i wszystko jest po prostu pozamykane do środy, do 1 września. Dzisiaj już rozmawiał z jednym kolegą, który w rodzinie ma właśnie jakiegoś mechanika i w środę już nasz samochód pójdzie tam po prostu do naprawy, także trzymajcie kciuki, żeby naprawili, żeby... już było wszystko w porządku, żeby w końcu doszli, o co chodzi z tym samochodem, bo to jaki okres czasu to się ciągnie i niby coś naprawią, niby jest lepiej, a później okazuje się, że wyskakuje jeszcze coś innego. Fajnie by było, żeby ten temat naszego samochodu już był zamknięty. Dziewczyny niedługo wracają do szkoły, więc czekają nas jeszcze zakupy takie szkolne, wiecie, zeszyty i tak dalej.
Także my, u nas wszystko teraz po prostu na ostatni moment, ale tutaj też te zeszyty są trochę inne do koledżu niż w Holandii, bo już w Holandii się rozglądałam za takimi zeszytami i takich właśnie, jak są nam potrzebne, nie znalazłam. Zeszyty ćwiczeń do angielskiego już mam zamówione, już przyszła paczka, także to już jest odhaczone. Byliśmy z Anią na zakupach. Przytaszczyłyśmy wszystko same we dwie. Jednak samochód to jest niezastąpiony środek, jeśli chodzi o większe zakupy, ale dorwałyśmy też w Carrefourze zeszyty. W zeszłym roku już nie było w Carrefourze, musiałyśmy jechać do takiego większego centrum handlowego. Pokażania te zeszyty. Tutaj w ogóle zeszyty są zupełnie inne niż w Polsce. Zobaczcie. O, przede wszystkim zeszyty są takie jednolite. Na nich nie ma żadnych napisów, wiecie. Są też takie w przezroczystej, jakby foliowej okładce. Tak. W zeszłym roku dziewczyny miały. No teraz wzięłyśmy takie 96 kartek. One muszą mieć w taką drobną krateczkę, nie? Tak. Także mamy, jeszcze do matematyki będziemy musieli dokupić zeszyt i specjalny do plastyki. W ogóle jest śmieszne, bo jedna kartka jest biała do rysunku, nie? A druga kartka jest na opis. W kratkę normalna, nie? Taki śmieszny zeszyt do plastyki. Nie bloki, tylko coś takiego. No i wzięłyśmy taki papier, bo dziewczyny potrzebują ten papier do segregatorów, do testów. Do testów, tak, do sprawdzianów. Także już najważniejsze jest odhaczone. Zakupy rozpakowane. Maleństwo śpi, więc mam chwilę, żeby dokończyć tego vloga. Pytałam Was na Instastories, czy poruszyć taki temat, gdzie aktualnie czuję się jak w domu i jak to, jak ja to teraz czuję po takim długim czasie, jak już jestem w kolejnym kraju. I powiem Was, że... Powiem Wam, że te 5 tygodni wakacji totalnie jakby zmieniły mój pogląd na pewne sprawy. Dlaczego? Po pierwsze, mieszkając w Holandii, ja bardzo niechętnie jeździłam do Polski i nieraz zresztą tutaj na vlogach Wam mówiłam, że ja ciężko znoszę później te powroty z Polski i w ogóle, że no nie lubię tam jeździć. Natomiast tegoroczne wakacje w Polsce były zupełnie inne, przyjemne. Jakoś tak bardziej, nie wiem, lepiej je zniosłam. Może też dlatego, że bardzo dużo się działo. Myśmy byli cały czas w rozjazdach i ja po prostu nie miałam czasu na jakieś wewnętrzne rozkminy i rozpamiętywanie jakichś sytuacji z przeszłości i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. To raz. Dwa. Dotychczas, do tego lata, jeżdżąc do Holandii, do domu, bardzo się cieszyłam, że tam jadę, czułam się tam jak w domu, że tam jest właśnie to nasze miejsce. I tak też było przez ten pierwszy tydzień, jak stąd pojechaliśmy najpierw do Holandii. To z taką mega energią tam wkroczyłam, wiecie, i ogród, i malowanie, i tamto, siamto. Później byliśmy 2 tygodnie w Polsce i po tych 3 tygodniach wakacji znowuż ja z dziewczynami na 2 tygodnie zostałam w Holandii. I powiem Wam, że te 2 tygodnie były takim bardzo przełomowym dla mnie momentem, bo ja się w zasadzie tam męczyłam i było to dla mnie bardzo dziwne i było to dla mnie nowe doświadczenie i poniekąd trudne i takie niespodziewane, bo myślałam, że o, fajnie, zostanę tam, będę się cieszyć, wiecie, tym czasem, że jestem w domu i tak samo dzieci. Natomiast zauważyłam, że i ja, i dzieci po tak naprawdę 2-3 dniach zaczęło nas ciągnąć już tutaj z powrotem i nie za bardzo chciało nam się siedzieć tam, mimo że jakby tam znamy okolice, znamy możliwości, znamy język, wiemy, gdzie tu można pojechać, gdzie tu można fajnie spędzić czas. Jak nie było pomysłu, to wiemy, gdzie zgooglować, żeby, wiecie, ten czas jakoś sobie wypełnić. Natomiast zabrakło tego poczucia, że to jest dom. Była u mnie koleżanka i tak z nią rozmawiałam też na ten temat właśnie w Holandii i powiedziała mi takie zdanie, wiesz, bo w tym momencie ten dom już stracił takiego ducha, nie? Już się tego nie czuje, nie czuje się tego domu, no bo już tam nie mieszkacie. I tutaj chyba właśnie jest całe sedno sprawy. Z czasem jakoś sentymenty mijają, człowiek przyzwyczaja się do nowego miejsca, klimatyzuje się, coraz bardziej zapuszcza korzenie i ten pierwszy rok to był taki dla nas rok mocno adaptacyjny, w
wszystko było nowe. Teraz już pomału wiemy, co jak działa. Oczywiście na pewno wiele sytuacji jeszcze nas zaskoczy, wiele rzeczy cały czas jest nowych, język jeszcze jest do doszlifowania bardzo, bardzo. Natomiast no jakby to poczucie tego ducha domu my jako rodzina już, wydaje mi się, mamy tutaj i mimo, że tam mamy większy dom, jest ta przestrzeń i w ogóle, to tutaj może jest mniejsze mieszkanie, ale jest jakby większa przestrzeń dookoła. Te góry, to wszystko, to ma jakiś taki swój urok. Tym bardziej, że ja już kiedyś, parę lat temu mówiłam tutaj na kanale, że gdybym miała do wyboru morze czy góry, to wybrałabym góry i wydaje mi się, że jestem właśnie w tym miejscu, w którym chciałabym być i w którym naprawdę dobrze się czuję, jeśli chodzi takie o otoczenie, wiecie, przyrody i w ogóle. A dla mnie jest to no, dość ważne i dość mocno wpływa na mnie takie otoczenie zewnętrzne. Więc no, chyba zaczynam pomału już tutaj czuć się jak w domu, ale jednak duży sentyment też jakiś taki obudził się odnośnie Polski. Tylko że tutaj no właśnie są pewne niuanse. Widzicie, w Polsce my znamy teraz Polskę przez pryzmat wakacji, spędzania fajnie czasu, jakichś wyjazdów, a nie takiego codziennego życia, chodzenia do pracy i tak dalej. Więc tutaj też gdybyśmy mieli na pewno inaczej, gdybyśmy mieli na stałe wrócić do Polski, to na początku na pewno też przeżylibyśmy taki pewien szok, że życie jednak wygląda... nie rozbijać tam. Życie wygląda trochę inaczej niż, wiecie, no się człowiek spodziewa, nie? No nie wszystko, no nie na wszystko mamy wpływ i nie na wszystko da się zaplanować. Nie wszystko da się zaplanować, o tak, dokładnie, to chciałam powiedzieć. Ale co ciekawe, wcześniej też nie miałam jakichś takich wielkich sentymentów odnośnie powrotu do Polski, a teraz jakoś tak pomału, nie wiem, dojrzewam do tego, że może kiedyś, że może faktycznie, że tam też da radę żyć, nie? Skoro ludzie tam żyją i dają radę, to... Wiecie, jak człowiek jest postawiony do muru, to w każdej sytuacji sobie jakoś poradzi. No, takie rozkminy mnie ostatnio nachodzą. Jednak póki co jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dobrze nam tu, gdzie jesteśmy, więc żeby nie pozostawić tutaj pola do żadnych spekulacji, na razie nie planujemy żadnej przeprowadzki do Polski. No, właśnie tak wygląda sytuacja aktualnie w mojej głowie, to moje przemyślenia emigracyjne. Więc chyba wszędzie na świecie żyje się mniej więcej podobnie. Wszędzie chodzi się do pracy, wszędzie dzieciaki chodzą do szkoły i tak dalej. Wiecie, trzeba chodzić do sklepów, robić zakupy. No taka proza życia codziennego. Wszędzie to wygląda tak samo. Tylko dużo zależy, o, tutaj od naszej głowy, od naszych sentymentów i od naszego podejścia do sprawy. Dobra, tym zakończymy tego vloga. Jeśli Wam się podobało, będzie miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!